Dzień dobry moi drodzy, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam was na mojego ulubionego rogalika, czyli grę Dead Cells. Słuchajcie, to jest produkcja, w którą tak naprawdę już kilka lat temu zacząłem grać, można tak powiedzieć, natomiast mam w niej jakieś 50 godzin. To jest gra, do której po prostu wracam sobie co jakiś czas z ogromną przyjemnością i za każdym razem jestem pełen szoku i podziwu tego, jak dobrze twórcy po prostu tę grę rozwijali i dobrze ją prowadzili, bo mieliśmy masę, naprawdę całą masę aktualizacji, dodatków, poprawek i nowego po prostu kontentu. Dead Cells to jest, słuchajcie, naprawdę fenomenalna gra. Jeżeli to nie jest najlepsza gra rogalikowa, to jest moje zdanie. Być może nie grałem w jakąś, która byłaby jeszcze lepsza i bardziej by mi się spodobała, ale na pewno nie można odmówić tego, że to jest totalna topka. 97% pozytywnych ocen na Steamie mówi samo za siebie. Dajcie znać w ogóle, jaki rogalik jest waszym ulubionym, a jeżeli chodzi o Dead Cells, słuchajcie, no to myślę, że tutaj sobie spokojnie możemy rozpocząć naszą grę na save'ie oczywiście, który już mam, no bo jak to bywa w rogalikach, tutaj konkretnie mamy do czynienia z roguelite'em, jest tak, że zaczynamy od początku. Patrzcie, nowy content, nie? Mówię, wszedłem po jakimś czasie i zobaczcie już informacje na dzień dobry, co się pozmieniało i co nowego doszło. To jest nasza postać, to jest oczywiście też sam początek rozgrywki. Zawsze zaczynamy w tym samym pomieszczeniu, ale tak jak mówię, tak to bywa w rogalikach, że z każdym kolejnym przejściem odkrywamy pewne rzeczy. Tak jak tutaj widzicie kolekcję przedmiotów, jaką no, udało mi się zgromadzić przez te około 50 godzin rozgrywki, dokładnie 46,1 godziny, no to są wszystkie te rzeczy, umiejętności i przedmioty jednorazowe i tak dalej, które znalazłem. Mogę lamić, bo naprawdę dawno nie grałem, aczkolwiek powiem szczerze, że z ogromną przyjemnością znowu odświeżę sobie ten tytuł. I chętnie dowiem się też, co wy sądzicie o Dead Cellsach, czy graliście w ogóle? To jest generalnie tak, jak ktoś nie wie, że tutaj sobie teraz zaczynamy, mamy pierwszy room i wybieramy naszą podstawową broń. Mamy na przykład starą drewnianą tarczę, na pierwszym poziomie absorbuje obrażenia i obrażenia zadaje również. Mamy łuk 228 DPS-u, no tutaj widzę, że jest problem takiej natury, że nie wszystkie rzeczy są przetłumaczone, nie? To było już jakiś czas temu i tak nadal jest. Cannot be interrupted by an enemy attack. No to jest na przykład spoko, nie? Że przeciwnik nie będzie mi przerywał. No i jako drugą rzecz to bierzemy łuk. Po 3 strzały naraz do walki dystansowej, brzmi naprawdę świetnie. Jak widzicie, strzały do mnie wracają, regenerują się, niczego tak naprawdę nie tracę. Za co, słuchajcie, sobie cenię Dead Cells? Poza tym, że zawsze mamy, jak wiadomo, w rogalikach, ale jak to bywa, zwłaszcza w tych grach, znaczy co bywa bardzo istotne w tych grach, no to jest to, że właśnie mamy tutaj, słuchajcie, do dyspozycji po pierwsze nieprawdopodobnie dobrze zaprojektowany system walki z świetnym movementem postaci, z doskonałymi animacjami. To jest coś tak płynnego, tak przyjemnego, zarazem wydającego się być czymś totalnie prostym, a jednocześnie nadal niedoścignionym przez większość gier po prostu, że to jest szok. W ogóle też mamy w tej grze naprawdę mnóstwo sekretów, mnóstwo znajdziek, na przykład tutaj mamy, zobaczcie, sekretne miejsce. Nie mam pojęcia, co to jest. Nowy outfit i łom zdobyłem, nowe schematy, bardzo dobrze. Czyli już mamy jakiś progres na nasze podejście. Wydaje mi się, że w ogóle gra jest troszeczkę nadal za głośna po prostu, ale to myślę, że nie bez problemu sobie rozwinę, znaczy rozwiążę. Może w ten sposób, zostawmy grę. Naprawdę animacje w Dead Cells są świetne. Chciałbym widzieć więcej takich gier, ale kurde, ciężko się doczekać. To są portale, dzięki którym możemy bardzo, bardzo szybko się poruszać i od razu mówię. W Dead Cells, słuchajcie, to jest gra, w którą warto grać bardzo szybko. W prawym dolnym rogu widzicie licznik czasu. Ja mam już minutę, teraz się licznik zatrzymał, bo jesteśmy w specjalnym pomieszczeniu, ale generalnie działa to w ten sposób. Phaser bierzemy jak najbardziej. Że gra zachęca was do tego, żebyście bardzo, bardzo szybko przez te lokacje przechodzili. Nie eksplorowali je na 100%, ale lecieli jakąś ściśle wybraną przez samych siebie ścieżką po to, aby po prostu móc otworzyć na przykład pewne skrzynie, czy przejść w pewne miejsca, które są na przykład dostępne tylko przez określony czas. Czyli na przykład jak macie na liczniku 2 minuty i 5 sekund, to nie wejdziecie, a jak macie 2 minuty na przykład w danym miejscu, no to, znaczy minutę 59 na przykład, no to jeszcze możecie wejść. To co zdobywam to są komórki, te niebieskie, w prawym dolnym rogu widoczne, łódko do leczenia, świetnie. No to powiedzmy sobie szczerze, Jeżeli chodzi o w ogóle też drzwi, to też można je rozwalać, ale generalnie do czego służą komórki? No, szczerze, to jest po prostu opcja rozwoju naszej postaci, to jest po prostu upgrade. Kurde, myślałem, że z tym phaserem dam radę. A minimalnie wyszło. Tarczowników naprawdę nie znoszę. Oni chyba nie mają żadnego limitu, mogą chyba blokować ile chcą. Generalnie też z każdym podejściem dostajemy nowe zdolności, znaczy z każdym podejściem. Wraz z postępem w grze, na przykład możemy korzystać z takich miejsc jak to. Możemy się teleportować do różnych odległych punktów, możemy odblokować sobie inne jeszcze bardzo przydatne zdolności naszej postaci, które akurat też, jak to bywa właśnie w roguelite'ach, no są już permanentnie z nami. Ja mogę jeszcze takie coś zrobić, czyli zryw, bo jednocześnie spadając mogę zadać większe obrażenia. I mamy sklep. Wszystko na sprzedaż, ale niestety na nic mnie nie stać, także dziękuję bardzo. Tu nawet na bramę mnie nie stać. Zapłać albo zawróć, ale są na przykład też takie różne miejsca ze znajdźkami, które na przykład zachęcają was do podjęcia ryzyka. Po pierwsze mamy na przykład challenge roomy, w których musicie na przykład zabić określoną liczbę wrogów bez otrzymania hita, na przykład, żeby zakończyło się to sukcesem, ale są też na przykład miejsca, takie skrzynie, na przykład, nie pamiętam jak one się nazywają, podstępne skrzynie czy coś takiego, generalnie, które możecie otworzyć i wówczas zostaje na was nałożony jakiś negatywny efekt, który powiedzmy znika po tym, jak pokonacie X przeciwników. Tutaj na przykład mamy zwoje mocy, to są rzeczy, które widzimy w lewym dolnym rogu, są te 3 jedynki, każda z nich ma inny kolor. Czerwony to jest brutalność, która jak widzicie dodaje nam damage on brutality, czyli no po prostu więcej zadajemy obrażeń plus 65% punktów życia. Mega dobra rzecz. Taktyka to jest ten drugi, taki fioletowy, fioletowo-różowy, nie wiem, zależy jak to ma ekran ustawiony kolor, który dodaje nam obrażenia od taktyki, czyli inny wariant. O co w tym chodzi? Nasze przedmioty, jak widzicie, mają różną ramkę i na przykład jeżeli ramka jest fioletowa, oznacza że one się skalują z taktyką. Jeżeli z brutalnością, to przedmiot powinien być czerwony. Na przykład mój phaser ma w połowie czerwony i w połowie taktykę, czyli to i to ma znaczenie. Generalnie to są przedmioty podstawowe, więc na to nie patrzę. Ja je będę chciał zmienić, oczywiście. Natomiast no to jest jeszcze damage survival object, czyli na przykład mój młot, dziadek do orzechów i najwięcej HP. Na razie możemy w to pójść, aczkolwiek postaram się to zmienić w ten sposób, że jednak pod brutalność pójdziemy, żeby te obrażenia były najsensowniejsze. Tu są różne właśnie też poblokowane rzeczy, jak widzicie ceny są naprawdę brutalne, nomen omen, więc trzeba na to brać poprawkę. Tu jeszcze sobie możemy w prawo pójść i zobaczyć jak to będzie wyglądało. No generalnie na pewno czas nie jest dobry. Też mamy taką zdolność, że możemy liany sobie ogarnąć, więc nie ma problemu. No i generalnie warto, słuchajcie, być konsekwentnym. Aha, tam tego nie otworzę. Warto być konsekwentnym w budowaniu naszej postaci. Tu mamy kasę. Cyk. Kolejni załatwieni i teraz to się otworzyło. Ale chyba tylko na moment, nie jestem pewien. Toksyczne kanały. Niech będą, słuchajcie, toksyczne kanały. Generalnie na końcu nie każdej lokacji, ale no na przykład po pewnym etapie, bardziej znaczącym, możemy już liczyć się z tym, że spotkamy bossa. O, i tu są te drzwi na przykład, nie? Mam 3 minuty 26 sekund, do 2 minut zdążyłbym tutaj wejść. Tu mam 30 przeciwników bez otrzymywania jakichkolwiek obrażeń, więc mega mi się to podoba, że gra premiuje zarówno podejmowanie ryzyka, jak i liczenie się z tym, że część rzeczy pominiemy w lokacji, że nie zrobimy na 100%, ale dostaniemy jakąś inną nagrodę, nie? Możemy sobie teraz, słuchajcie, tutaj wykupić u kolekcjonera nasze upgrade'y, co jest całkiem fajnym rozwiązaniem w ogóle. Zwiększa ataki, nabijacz. Tu jest w ogóle, aha, czyli to jest nowa broń po prostu, szybki miecz, zadaje krytyczne obrażenie, jeśli aktywna jest premia do szybkości ruchu, przeklęty miecz, 1 cios, 1 trup, krytyczne uderzenia, dobra. I tu możemy sobie wykupić jakiś ten nowy outfit, po prostu wygląd, dobra, to jest akurat coś, co mnie totalnie nie interesuje. Zadaje krytyczne obrażenie, jeśli w celu tkwi 3 lub więcej strzał. Możemy sobie wykupić, może faktycznie konsekwentnie tą wypaczoną moc, co już jak widać kiedyś sobie levelowałem. No i generalnie jakbyście sobie grali, kurde, czy ja chcę upgrade'ować pierwszą broń? No dobra, za 430 możemy. Witam pana. Mutacje. Obrażenia w zwarciu będą spowalniały przeciwnika na, no, prawie pół sekundy. Udane parowanie zwiększa zdrowie o 5,6%. Takie całkiem niezłe to się wydaje. Odzyskiwanie zdrowia za pokonanego wroga. To się będzie oczywiście skalowało ze zdrowiem przeciwnika. Będzie redukowane im bliżej będziemy do pełnego zdrowia. Możemy pójść w nekromację. Generalnie tam było chyba też jakieś drugie życie, coś takiego. To jest, nie? Ratuje cię raz. Jeżeli zginiesz, no to nie umrzesz, jakkolwiek to nie brzmi absurdalnie. Ale może być nekromancja od początku. Może do tej śmierci przez to nie dopuścimy. Dobra, czyli naszą lokację przejściową mamy zrobioną. Wkraczamy w takim razie do toksycznych kanałów i teraz czas naprawdę rozpocząć tę eksplorację tej nowej, powiedzmy, lokacji już na stałe. No i jak zagracie sobie kolejny raz, to jeśli traficie do kanałów, to one będą zupełnie inaczej wyglądały, tak jak mówiłem, nie? Ej, szczurków nie kojarzę. Wydaje mi się, że je dorzucili. Po tych rurach można się wspinać. Normalnie kanały ze stolicy z Eldena, nie? Nie wiem co to jest, czy mogę wejść w interakcję? Mogę. Wow, dobra, to też jest nowość. Ej, ej! Czym ty jesteś, gościu? Coś mi nie wyszło chyba. Czy muzyka tutaj zmieniła? Już nic więcej nie zrobię. Chyba miałem go ubić, zanim nie zniknie po prostu, nie? Tak to wyglądało. Okej. Także naprawdę pośpiech jest mocno wskazany. Wskazane jest to oczywiście kupowanie na bieżąco różnego rodzaju upgrade'ów. To jest, jak tych robaczków nie znoszę. Bo właśnie, zostawiałem po sobie takie niespodzianki jeszcze wybuchające. Co jest też fajne w Dead Cells, to jest na przykład to, dlaczego właśnie często grałem na streamach, bo jest tryb streamerski i możecie, pisząc na przykład na czacie, wchodzić w interakcję z moim światem i mi na przykład utrudniać grę albo pomagać, możecie być moim też asystentem. To jest super, naprawdę zabawa na live'ach. Muszę znowu w Dead Cellsy pograć, bo to jest świetne. O kurde! Jak bije mocno, nie? Dobra, musiałem się wyhealować, bo ubiłby mnie skorpion. No, gra jest piekielnie trudna, może się wydawać właśnie na łatwą, jak to wiecie, często bywa w takich grach. Aż z wrażenia po prostu w złą stronę polazłem. Okej. Spoko, że już mam te umiejętności, bo jakbyście zaczęli nowego save'a, to byście tak po ścianach nie wbiegli na przykład. Ale to jest fajne, bo też czuć właśnie to, że macie progres jakiś. Jeszcze tam ciągle te nowe schematy można zdobywać, a przedmiotów jest naprawdę multum w całej grze. Okej. To mnie przyspieszyło, nie? Po ubiciu. O kurde. Nie! No, mniej więcej tak powinno się grać. Czyli już naprawdę na szybkości. Chociaż no oczywiście, no tak sobie żartuję, bo szczerze mówiąc to... Ja akurat zawsze wolałem wyeksplorować na przykład lokacje i zdobyć faktycznie jakieś... ulepszenia, które pozwolą mi jakoś przetrwać, nie? I dojść do bossa i to jeszcze ubić go na przykład. Bo to też wcale nie jest takie oczywiste, że uda się ta sztuka, żeby pokonać bossa, bo no to są naprawdę trudne starcia. Już trzeba mieć w miarę dobrze zbudowaną postać, żeby to jakoś urealnić sobie. Oczywiście, że w Dead Cellsach to jak najbardziej, no wszystko zależy od waszych skilli, nie? Tu był... sklepik. Rapier, 5. poziom! Można przerolować asortyment, ale ja chyba rapiera wezmę, wiecie? Mimo, że on nie jest ulepszony, to... Ty, ale nie, on ma słaby ten DPS, no ale... Dlatego, że on jest ulepszony. A może przeroluję? Tylko wtedy nie będzie mnie stać już. No właśnie, to się droższe robi. O kurde! Ha! Spadaj stąd. Lepiej. Jest i skrzynia. To akurat jest taka zwykła, niepodstępna. Jeden z moich ulubionych przedmiotów. Natomiast granata magnetycznego poproszę. Taki granacik, słuchajcie, w całym polu zatrzymuje na chwilę przeciwników, którzy się mają szczęście znaleźć w nim, więc to jest cudowna sprawa, naprawdę. A tu mamy kamień wyzwaniowy i elitarnych przeciwników. Wiadomo, na początku gry to nie jest aż taka zła rzecz, aczkolwiek, no jak widzicie, trochę mogą namieszać. Mamy klucz i mamy amulet z topazem 5 poziom, minus 5% otrzymywanych obrażeń, dodatkowy skok i atak w dół podpala ziemię. Ej, to jest rewelacja. O kurde! Ej, z tymi skokami to nigdy w życiu nie miałem takiego przedmiotu. Rewelacja, naprawdę. Au, au, au. No, raz się źle ustawicie i giniecie. Lepszy łuk, definitywnie. I teraz ten możemy sprzedać za 1 sztukę złota, bo to był darmowy przedmiot, ale generalnie jak kupicie i wymienicie coś innego za chwilę na przykład, to no, część przynajmniej kasy można odzyskać, więc to jest tyle dobrego. O, to jest też taki punkt, gdzie możecie przejść i rozwalić podłogę, też właśnie dzięki umiejętności. Aha, czyli to jest powrót. A to też taki zwykły portal by był jako powrót. Pradawne kanały, no to idźmy w takim razie w głąb kanałów i zobaczmy, jak to będzie wyglądało tutaj. Jaram się, słuchajcie, naprawdę Dead Cells. 60 wrogów bez hita, to chyba was porąbało, nie? W sumie taki plecak na broń też byłby niezły. Może w niego będę ładował. Bardziej by się to mogło opłacić. Nie rozumiem do końca, jak można przekuć granat lub łuk przy użyciu takich narzędzi. Wyborny game design, milordzie! No właśnie. Dobra, 680 PS-a. Nie jest źle w sumie. Całkiem dobre te modyfikatory będą. I chodźmy teraz w to. Aha, nie mogę! Ło! Nie mogę, bo to musi być użyte jako pierwsza mutacja. No. I nie można tego wywalić sobie. Zwiększę sobie HP, wiecie? Sterta trupów. Zabawne wyglądają trochę jak ja. Ciekawe, o co chodzi. Och. No właśnie. Och, to ja jednak. Uzupełnienie flaszki. Oczywiście można by było, jak człowiek, skorzystać z windy. Hej, ale po co? Co gorsza, winda was może zabić, więc lepiej uciekać spod niej. Bo serio, roztrzaska was po prostu, jak widzicie, to naprawdę wali nieźle w ziemię. No i zobaczymy, jak tutaj będzie, słuchajcie, sprawa wyglądała w pradawnych kanałach. Ale, moi drodzy, taka tylko jeszcze reklama Instant Gaming, ponieważ w tym sklepie możecie kupić Dead Cells w naprawdę świetnej cenie. I to, co mówię o grze, wynika naprawdę z moich po prostu doświadczeń i przekonań, że uważam, że to jest świetna gra, a nie z reklamy. Aczkolwiek nie ukrywam, że jest to naprawdę dobra oferta w tym momencie. No jak widzicie, w przeważającej mierze pozytywne, no to są po prostu wartości absurdalne, jeżeli chodzi o ocenę Dead Cells. One są przytłaczająco pozytywne na Steamie. 97%, słuchajcie, mamy pozytywnych ocen. Dlatego serio, to jest fantastyczna gra do oczywiście zakupu, jeżeli ktoś z was jeszcze jakimś cudem w to nie grał. Moim zdaniem topowy, totalnie rogalik. Oczywiście na Instant Gaming znajdziecie też wiele innych rzeczy. Na PC-ta, na PlayStation, czy na Xboxa, ale i na Nintendo. Także zapraszam do sprawdzenia sobie oferty i zapoznania się. A jeżeli kupicie coś z mojego linka, który znajduje się w opisie, to naprawdę będę wam bardzo wdzięczny, ponieważ w ten sposób również wspieracie mnie jako twórcę. Możecie również kupić doładowania do PlayStation, co też jest bardzo fajną opcją, ponieważ możecie po prostu oszczędzić. Na przykład 100 zł na PlayStation Store to 86,91 groszy. Także to jest bardzo fajny patent, bo jeżeli na przykład jakieś gry tutaj na Instant Gaming nie ma na konsolę, a kupicie sobie takie doładowanie, no to oszczędzacie, kupując doładowanie, i jeszcze możecie te środki przeznaczyć na zakup w PlayStation Store, w którym jeżeli jest promocja, to macie 2 promocje. Więc to jest combo. Naprawdę polecam. A teraz wróćmy do odcinka, w którym to mamy kolejne kanały, pradawne kanały. O, jest i kebab, który jest do leczenia. Można by go sprzedać, żeby 300 zdobyć. Mógłbym teoretycznie też pamiętać jego lokalizację i wrócić sobie do niego, żeby mieć heala, ale szczerze, 300 to jest naprawdę nieźle, zwłaszcza jak na początek gry. No i są też jakieś tam pewne sposoby, żeby na przykład część utraconego złota zachowywać na kolejne przejścia. Ja mam coś takiego. Będzie kolejne wyzwanie, no tym razem już definitywnie, o kurde, trudniejsze. No są to też oczywiście moi znienawidzeni tarczownicy. No właśnie, walka z dwoma jest dość upierdliwa, jak sami już widzicie. No nie da się go tak z taką łatwością spowolnić. Jest jeden i drugi z głowy. O! Świetnie! Amulet z szafirem 6, minus 5% trzymanych obrażeń, atak w dół podpada ziemię, no i zmniejszone obrażenia od projectile, czyli od pocisków wszelkiego rodzaju o 75%. Czy ja tak bardzo potrzebuję dodatkowego skoku? Wydaje mi się, że nie. To dodatkowo jeszcze jeden punkt brutalności dostajemy, więc ten dotychczasowy bardzo dobry talizman porzucam, sprzedaję za 1000, więc też bardzo dużo. No i muszę teraz pamiętać, że tych skoków mam jednak troszeczkę mniej. Zwój zabójcy, czyli oczywiście brutalność albo taktyka. No w moim przypadku to ta taktyka lepiej jakby wchodziła. Chociaż chciałem pod brutalność coś zrobić, ale no nie wylosowały mi się takie itemy niestety. Także pod tym kątem muszę poszukiwać po prostu dalej. No i ten pasek zdrowia zaczyna już coraz to lepiej wyglądać. Trzeba to sobie naprawdę jasno powiedzieć. Kurde, przeżył to. Nie mam pojęcia, jak to się mogło wydarzyć w ogóle, no ale hej, serio, żyję. Dobra. O kurde, robal tu zszedł. Nienawidzę ich po prostu. Dobra, co my tu mamy za zwój? Dobra, niech będzie to. Pod obrażenia. O kurde. Pamiętam te grzybki. Jak grałem ostatnio, to one były takie w miarę nowe jeszcze. Jak naprawdę dawno nie grałem. Z rok przynajmniej. Dobra. Kolejny rozsypany. O, często te portale mi się teraz tutaj widzę, że pojawiają. Do boku, okolce. Sztylet sadysty, nowa broń. Brzmi świetnie. Phaser jest świetny właśnie na tych też przeciwników, może mi na plecy od razu wejść. Na tych przeciwników, w sensie tarczowników, nie? O, proszę bardzo. Sekrecik kolejny. Tylko jak tam mam wejść? W sumie nie wiem. Chyba nie mogę tego, kurde, zrobić. Kurde. Ej, nie wiem o co chodzi. Dobra, wychodzimy stąd w ten sposób po prostu. Szkoda czasu na rozkminię tego. Aha, dobra, on... przetrwałem. O nie! Kurde, jeszcze miał to! Stary klucz serwisowy. Dobra, kolego. Ty no. Miałeś mi rola strzelić. Co jest z tobą? Nie no, ale ten młot ja muszę naprawdę wymienić przy pierwszej lepszej okazji. No raz to mogę przerolować. No i niestety jest lipa. Nie no, to same przedmioty jednorazowe lecą tym razem, nie? Muszę takiego do broni znaleźć typa. Tutaj zwój mocy w prawo. Ej, to wypadałoby zdobyć. Kurde. No może w taktykę, nie? Jeszcze, żeby pod kątem tego łuku trochę porozwijać. Ja naprawdę jestem fanem w tej grze właśnie powolnej broni, ponieważ ona jest bardzo fajnie akurat wyważona. To trudno jest zrobić, żeby broń duża, taka powolna, nie była właśnie za wolna. Wiele gier ma z tym problem, że wasze animacje są za wolne, na przykład musicie dostać hita. Tutaj te animacje są naprawdę szybkie, ale znacznie wolniejsze mimo wszystko niż broń typu jakieś sztylety czy coś takiego. Tak więc naprawdę tu trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o balans, No jest fenomenalnie, nie? Że to jest w ogóle jedna z takich przykładów, jak naprawdę powinien wyglądać Early Access. Bo gra była dość długo w tym Early Accessie, ale tak jak wspominałem na początku, bardzo długo się pojawiał nowy content i to, co twórcy robili z tą grą, no było świetne. No mówię, przez wiele... przez kilka lat po prostu ta gra na streamach się pojawiała. Ja wszystkie godziny, jakie mam w tej grze, no do teraz, nie? To miałem wbite po prostu na zasadzie takiej, że to było... to sprzedaję. Wiem, że to jest nieulepszone, ale... No, brutality to już to jednak trochę słabo wygląda. Wszystkie godziny były wbite u mnie, słuchajcie, na streamie. Nie grałem jakby... prywatnie, tylko po prostu zawsze to streamowałem. Jeżeli chodzi o streamy, no to wiadomo, że to też jest tak, że czasami jak gra jest fajna, a na przykład mało osób to ogląda, no to na przykład szuka się gry, która też będzie fajna, ale więcej osób będzie tym zainteresowane, nie? A Dead Cells to jest, kurde, gra, no, od której ciężko się oderwać po prostu, nie? Widzę, że jakiś stwór mnie gonił, ale to chyba gdzieś jeszcze ten... A, to była ta macka po prostu. O kurde, dałem mu eksplodować, super! Świetnie to zrobiłem, po prostu brawo ja, naprawdę. Trzecia tak zazwyczaj jest mocniejszym, bo to jest, wiecie, liczone jako seria. Pójdziemy w brutalność, żeby troszeczkę podgonić. Przy okazji dość dużo HP dzięki temu mi wpadnie. No i tu jest grzybor, słuchajcie, na dole. Trzeba iść po niego. O kurde. Ło! Blisko było. Ty no. Ja z atakiem chciałem wlecieć tu. O, na górę, dobra. I niech będzie heal. Jeszcze tylko jedna apteczka mi zostaje. Jedno użycie mikstury. Dobra, muszę trochę bardziej uważać, co robię, bo za bardzo na pałę się wbijam tutaj we wszystko, jak leci. Patelnia. Nie wiem, czy ona nie była dobra. Kurde. Dobra, spróbujmy. To też nie jest najwolniejsza broń, ani najszybsza. Taki średniak. Ale no, obrażenia powinny być spoko. No tylko oczywiście po ulepszeniu, nie? Ciekawe, czy gra wychwytuje, gdzie jest przód tego grzyba. Bo patelnia daje mi efekt, jak od przodu atakuje, nie? Wampiryzm. Dwopalna maś. Dobra, nie, to sprzedajemy. Ostatni heal. I tak nawet na maksa HP nie udało się w ten sposób zregenerować. Lodowy łuk, to jest genialne. To jest naprawdę genialne. Biorę to... bez zastanowienia, ponieważ no, może on nie robi gigantycznych obrażeń, ale spowalnianie czy zamrażanie wrogów, no to jest rewelacja, naprawdę. Dobra, przyjrzyjmy się teraz jeszcze temu, dokąd ja powinienem pójść. Tutaj powinniśmy pójść, na prawo. Tam na dół jeszcze teoretycznie mógłbym pójść, ale no nie ukrywam, że chcę zobaczyć, jaka jest jeszcze kolejna lokacja, żeby wam jak najwięcej po prostu w tym odcinku też Dead Cells pokazać. Aha! Czyli ja nie jestem w stanie się nawet przez to przedostać. Dobra, to jest ta miejscowa. Roll w powietrzu, to jest dopiero szaleństwo. No to stąd. I na górę i w prawo. Stąd sobie pójdziemy, no. Widzicie? To jest, kurde, rewelacja. Naprawdę. Rewelacja na patyku. Kebab. Ty, no ale... Tu też przejścia nie ma, czyli... Aha, na dół, na dół, na dół. Stąd i na dół. Niech będzie w takim razie. O Jezu! Nie mogłem wiedzieć, że to są te kolce. To wiecie, motyw jak w Hollow Knightie, zeskakujecie, bo nie wiecie, co jest pod wami i giniecie nagle, nie? Kolejny klucz. Jeszcze nie znalazłem ani razu chyba miejsca, żeby coś z tym kluczem zrobić. Możliwe, że po prostu nie wiem. Tu trzeba dużo rzeczy samemu rozkminić. Au! Dobra. Nie, no broń muszę zmienić. Aktywacja. Najpierw zabij wrogów w pobliżu. Ty, no nie da się ich zamrozić? Amunicja utkwiła w tym wrogu. Aha, i to tyle. Chyba mi się nie udało. Krucze skrzydła 4. Wow! Ej, dobre to może być. Duży cooldown, ale w jakiejś kryzysowej sytuacji. Phaser do sprzedania. Ewidentnie. Nie no, podoba mi się to. Chodźmy. Explore Instinct. Aj, pokazał mi część lokacji. All Service Key do tego był. Czyli to jest na obrażenia. Nie no. Kurde. No mogę te klucze poużywać, nie? Ale wolałbym raczej... Elektryczny bić jest OP. Fioletowy może być. Ej, zmieniłem animację tego. Jest inna niż była kiedyś. Niż ta, którą pamiętam, ale też spoko wygląda. To było zawsze mocne. Komóreczki poproszę. 14. Rewelacja. I tam jest kasa. Kasy nie potrzebuję chyba aż tak bardzo. Mamy 5300, więc... Powinno to wystarczyć. Trzeba patrzeć, czy po drodze też nie ma jakiejś opcji, żeby gdzieś wskoczyć. I tak prawdopodobnie jakieś poboczne przejścia tutaj przeoczę po prostu, nie oszukujmy się, ale najprawdopodobniej właśnie tak to, słuchajcie, będzie wyglądało. Nie, to jest zarąbiste, nie? Dawaj, w plecak. Jak jeden dobry playthrough będzie, no to jest szansa, żeby to sobie nawet zrobić. Aha, mutacje, czyli to jest obowiązkowe, żeby mutacje brać. Cooldowny zredukowane, zwolnienie przeciwników poproszę, no. Trochę jak ten, jakby Frenzied Flame, nie? Z Eldena był inspirowany Dead Cellsem, można pomyśleć. Przez to jak głowa naszej postaci wygląda definitywnie, ale z drugiej strony mam wrażenie, że Frenzied Flame był inspirowany też tymi przeciwnikami z The Ring City. Oho, drzwi się zamknęły. Zjednoczony! Moi drodzy, mamy bossa! No ciekawe, bo nie ulepszyłem sobie broni, nie? Zapomniałem o tym totalnie. Że w sumie hej, ale wypadałoby to zrobić. Ty, a to jest niesamowite. Dobrze ten prąd działa. Chociaż dziadek do orzechów był na pewno bardziej skuteczny. Dobra. Muszę się ich pozbyć, bo jak widzicie te platformy się zapadły. Więc nie mam opcji, żeby tam wejść. Dobra. Jeszcze jedna macka, tak jest. Aha, to od razu go wybija, nie? To jest bossik, więc jego tak łatwo się, słuchajcie, nie pozbędziemy i nie zatrzymamy go sobie, jak reszty. Kurde, ma... Zobaczcie, jakie pole siłowe. Żeby nam do głowy przypadkiem nawet nie przyszło, żeby go skrzywdzić jakoś. Właśnie takim lataniem, czy coś takiego. Czy innymi granatami. Au! No jeszcze więcej respik sobie. Ała! Nie można tak. Dobra, dawaj heala. Już możemy wejść do niego. Małe obrażenia robię, bardzo małe. Nie miałem szczęścia do itemów. Wydaje mi się, że ten dziadek z orzechów, co miałem na dzień dobry, to chyba jednak była ostatecznie najlepsza broń. Kurde, no. Czuć, że koniec jest bliski na nim. Kurde, i znowu macki, nie? Za często je robi. Znaczy za często, może nie za często, tylko po prostu... Tak mi się wydaje przez to, że strasznie mało bije. Zabrakło wymaksowania jakiejś statystyki u mnie, to po pierwsze. No ale tego latania nie pamiętam, to jest też nowość od czasu do mojej ostatniej gry, na pewno. Kurde. Dobra, zamrożony. Kurde, ten jaki, nie? Żywiołowy się nagle zrobił. Błagam, tylko już... Kurde. Co jest grane? Błagam, już bez tych masek tylko. Jest! Mamy go! Ha! Wiem, że to jest pierwszy boss oczywiście, ale patrzcie na to! Jest nagroda! Potężny granat, mnóstwo rzeczy naprawdę mamy. Fire Blast. Dajmy sobie zamiast tego nawet bicza. Niech będzie. I kurde. Złote ząbki, nie? No dużo tych zębów wyleciało. Musimy sobie zobaczyć jeszcze górę. Cmentarzysko jest do wyboru. A na dole uśpione sanktuarium. Zobaczmy, jak będzie sanktuarium wyglądało może. 24 minuty, słuchajcie, ten gameplay. Ulepsz do jakości plus, ulepsz do jakości plus. Wszystko dawaj mi na plusa, czemu nie? 60%... Aha, jak? Legendarna kuźnia. 0% przyniosów będzie jakości plus. Wydawanie ogniw na stałe. To jest ciekawe, bo w sumie byśmy mogli trochę kasy oszczędzić. Ale 0% cały czas. I nie wiem, ile jak dam 500 z tych komórek, to ile tam ogniw, tak to jest nazywane, ale to cells po angielsku, to nie mam pojęcia, ile procent mi się nagle zrobi z tego, nie? Proszę nie niszczyć drzwi, on za późno. Mutacji nowej nie możemy, mamy wszystkie, można by sobie kategorie po prostu poprzełączyć, sterta trupów. Słuchajcie, tu jest do uzupełnienia nasza mikstura i tak naprawdę... Mamy już przejście do kolejnej lokacji, czyli do uśpionego sanktuarium, ale powiem szczerze, że nie jestem zadowolony z tego, jak ten run wygląda. I też chciałem po prostu wam zaprezentować, jak ta gra się prezentuje, więc pokażę wam jeszcze chwilkę dosłownie tej lokacji. Myślę, że możemy kończyć nawet dzisiaj ten odcinek. No Dead Cells to jest, słuchajcie, produkcja, która... O kurde, miotacz ognia. Kurde, średnio mi się to podoba, bo tracę mobilność jakąkolwiek, nie? Mam lód i ogień, to też nie jest za bardzo sensowne połączenie, ale właśnie to jest trochę na zasadzie takiej, że okej, liczę, że za chwilę coś fajniejszego znajdę. Jeszcze schemat sobie zainkasuję. Tak więc... No, taki miszmasz trochę wyszedł z tego, ale bardziej chodziło mi o pokazanie po prostu, jak to wszystko wygląda. Ty, bo mnie dojadą teraz. Aha. Serio, nie sforsuję tego, nie? No cóż. Trzeba coś zrobić, żeby to poznikało. Już mówię, nie pamiętam wszystkiego, nawet nie wiem, czy niektóre lokacje wcześniej grze występowały. Tak naprawdę. A nie no, sanktuarium na pewno było, nie? No ale w nim też mogły jakieś zmiany zajść. Tak jak z tymi szczurami. No wydaje mi się, że szczurów nie było wcześniej. Wiecie co? Myślę, że możemy po prostu zginąć i po prostu sobie na tym na spokojnie zakończymy. Jedna komóreczka została. I tak wygląda moment zgonu. Niestety ten schemat, przez to, że teraz z nim zginąłem, już przepadnie. W sensie nie zostanie to przeniesione na moją kolekcję i nie będę miał jakby go w tych naczyniach na początku. O co w tym chodzi? Słuchajcie, chodzi o to, że jeżeli schemat doniesiecie, to on się tutaj pojawia w tej kolekcji, to oznacza, że po prostu możecie znaleźć schemat podczas po prostu... Znaczy, możecie znaleźć to, co jest na tym schemacie zaprezentowane po prostu podczas rozgrywki, nie? Tak więc to jest takie poszerzanie puli itemów, jakie macie. No jak widzicie, tutaj są nawet sekrety, słuchajcie, w lokacji dosłownie początkowej, wypadowej. Tam też u góry było widać, że jest zwój, ale no ja nie jestem w stanie tutaj wejść, bo potrzebowałbym tego potrójnego skoku. No, ale coraz to lepiej wygląda. No i tak naprawdę teraz sobie zaczynamy od początku, to są rzeczy jakie na start mamy, mamy pochodnie, mamy elektryczny bicz, mamy tarczę, nie? Więc to jest, słuchajcie, naprawdę gra na dziesiątki godzin, no coś pięknego. Mamy różnego rodzaju też wyzwania, które są... O. Muszę przeglądać nad bestię. Cóż, moi drodzy, myślę, że to by było tyle w tym materiale, jeżeli chodzi o Dead Cells. Dajcie znać, jaki jest wasz ulubiony rogalik, a tymczasem to by było tyle w tym odcinku, no i zachęcam do komentowania. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, mówił do was Demonidias i subskrybujcie, aby być na bieżąco. Cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.